Siema, na moim liście jestem Maraz. Witam was w kolejnym filmie informacyjnym, poprawkowym, bo niektórym było za cicho nagrane i teraz nagram to tak, jak być powinno. Słuchajcie, pierwsza sprawa jest to kanał. Na kanale na wrzesień mam zaplanowane praktycznie wszystkie filmy ze spokojem. Poza... brakuje mi czwartkowego Jagged Alliance. To sobie dogram przy okazji, także na wrzesień będą wszystkie filmy, jak powinny być. To jest pierwsza kwestia. Słuchajcie, mój kanał teraz przechodzi małe zmiany, bo chcę się skupić głównie na grach strategicznych. Więc tak, pierwsza kwestia jest to zagrajmy w Hearts of Iron 3. Ja próbuję to nagrać, grałem to dwa razy, dwie kampanie przeżyłem, jest to trudna gra. Jak się pozna wszystko, to nie jest to też niemożliwa gra do nauczenia się. Słuchajcie, i teraz tak. Ja próbowałem teraz wczoraj wam nagrać po filmie informacyjnym jednego let's playa z Argentyny. Mam wszystkie dodatki zainstalowane, ale coś jest nie tak i wywala mi do pulpitu po jakimś tam okresie czasu. To jest jedna kwestia i chyba mam nadzieję, że zrobimy sobie podstawkę na sam początek. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, piszcie w komentarzach, czy chcecie Hearts of Iron 3. Kolejną sprawą. Ode mnie w prezencie dostaniecie Commandosa, ale nie wiem jeszcze którego, którą z jedynek, Behind the Enemy Lines, albo, już sobie sprawdzam, moi mili, albo Beyond the Call of Duty. Ewentualnie próbuję też nagrać Commandosa 2. 2 jest najlepszą grą strategiczną, jaka mogła wyjść. Okej, okay, po tych planuję zabrać się za Company of Heroes, to więc tak, moi mili, kanał będzie wyglądał następująco. Kończymy The Elder Scrolls Total War. Bierzemy się za innego Total War'a. Nie będzie to raczej Shogun, nie wiem, może tak myślę, nad Medievalem, Empire'em albo Napoleonem. To jest ta jedna kwestia. To będzie w późniejszym czasie. Kolejną kwestią, co wchodzi za środowe luźne granie. Środowe luźne granie na razie będzie wykończone Grand Theft Auto. Nie wiem co z czwórką, napiszcie w komentarzach, czy ma być, czy nie ma być. Ale mam nadzieję, że takie luźne granie sobie zostawimy. Kolejną kwestią będzie czwartkowe granie, czyli to jest aktualnie na razie gra strategiczna i tak zostanie Jagged Alliance 2. Ja muszę się usiąść, żeby to nagrać, żeby nie było żadnych wtop i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno będzie poprowadzona seria do końca, mam taką przynajmniej nadzieję. I oczywiście standardowo piątek akurat zostanie niestrategiczny, bo będzie Counter-Strike Global Offensive. Ja mam nagrane aktualnie do końca roku. Wczoraj sobie nagrałem ostatni odcinek, bo zauważyłem, że mi brakuje i mam nagrane do końca roku, także będziecie mieć bonusowe odcinki z Counter-Strike Global Offensive. Co słuchajcie, aktualnie jeszcze do całodniowego grania z WOT-em nie mam czasu, żeby to nagrać. Myślę, że zrobimy sobie jakąś inną miniserię. Całodniowe na przykład granie w... co to miało być? Don't Starve Together, czyli sam Don't Starve Together. Zrobimy sobie całodniowe granie, zobaczcie, czy wam się koncepcja spodoba i co jakiś czas będą się ukazały całodniowe filmy z jednej gry. Znaczy to, że będzie albo 24, albo 48 odcinków. Jeśli będzie 48, to znaczy, że odcinki będą krótsze, a jeśli będzie tych odcinków będą dłuższe, to będzie 24 odcinki. Tak to będzie wyglądało. Co aktualnie? Słuchajcie, próbuję zrobić dodatkowe dwie serie, ale one będą nagrywane przy okazji i bez żadnych tam spiny, bo chcę zrobić sobie na przykład serię Wcipny Maraz, czyli takie coś analogowe hejaszki z wideo prezentacji. Tak, nie będę ukrywał, kiedyś o tym myślałem i zauważyłem, że to są analogowe hejaszki, nie chciałem tego zrzynać, ale potem pomyślałem, że czemu by nie, zrobimy sobie taką dość długą serię, czyli jeden dowcip dziennie przez jakiś okres czasu. To jest jedna kwestia. Kolejną kwestią, jaką chcę zrobić, będzie to nagrywanie opowiadań przeze mnie internetowych, żeby nie było też problemu z prawami autorskimi. A teraz przejdźmy do praw autorskich, bo właśnie o tym mowa. Słuchajcie, niestety nie uda mi się osiągnąć roszczeń dotyczących The Elder Scrolls Total War. Czepia się o to Disney albo Warner Bros. Teraz nie pamiętam, ale chyba raczej Disney. O wykorzystanie muzyki w praw. Ja rozumiem, jest tam możliwość wykorzystania 5-sekundowych kawałków w ramach cytatu,
ale nie może wykorzystać dłużej 5 sekund. No i oczywiście te korporacje, które chcą zarabiać, bo mogą zarabiać na tym, będą cały czas dążyły do nierozstrzygnięcia roszczeń, żeby oni mogli zarabiać. W najgorszym przypadku mogą wam wyłączyć dźwięk we filmie. Miałem to tak przypadek z jednym z bodajże świętych, czyli świętego Rowa, gdzie musiałem władować dżingiel 2 minuty 30 sekund. Praktycznie cała piosenka leciała w tle. Ja tam gadałem z Pawlakiem, ale musiałem to po prostu usunąć. Na pewno będę niektóre rozstrzygnięcia jeszcze ściągał własnoręcznie, ale te, które uważam, że no jest jakiś wartościowy komentarz, zostaną takie, jakie są. Wali mnie to, że akurat Niemcy mają to zablokowane, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że większość z was, jakaś część z was korzysta z niemieckich serwerów i one właśnie blokują dostęp do tych moich treści. Na pewno będę starał się z tym walczyć i się będę nagrywał kolejnego The Elder Scrolls Total War, to wyłączę muzykę, włożymy jakiś własny podkład, także na razie The Elder Scrolls zostanie tak jak zostanie. Będzie ta muzyka oryginalna z tego moda. To jest jednak kwestia, jestem ciekawy jak wyjdzie sprawa z Naruto, bo stare Naruto, które nagrywałem, czyli tą Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Blast, ona miała na praktycznie każdym filmie prawa audiowizualne albo wizualne. Jestem ciekawy jak to aktualnie, bo to jest sprzeciw z Namco Bandai i jestem ciekawy jak to wyjdzie pod względem audiowizualnym i samej wizualizacji, bo mniej więcej wiem jak się walczy z, jak można zrobić sprzeciw do sporu, znaczy wynosić argumentację o spór, o prawa autorskie do muzyki audio i to albo przechodzi, albo nie przechodzi, bo to z tym jest różnie, zależy jak organizacja, to oni to wycofają, albo no spór nadal trwa. Tak więc to kwestia, tak to wygląda. Okej. Dobra, myślę, że wszystko powiedziałem, jak coś to piszcie w komentarzach, myślę, że dobrze mi zrobi jakiś czas przejście na gry strategiczne. No tak jak mówiłem, nie chcę się powtarzać, bo już ktoś mi tu zwrócił uwagę. Będzie Commandos, Company of Heroes i różne tego typu strategie, no i Hands of Iron 3, jeśli mi to wypali. No i oczywiście standardowo Total War'y możliwe i ewentualnie gry takie stricte ekonomiczno przetrwaniowe, coś jak też Don't Starve Together, bo też jest de facto mini strategią cechującą się na przetrwaniu i dystrybucją zasobów. Tak to wygląda, tak więc cóż moi mili. Ja bym raz, to był film informacyjny nagrany poprawnie mam nadzieję, tak więc komentujcie, oceniajcie, czy będziecie. Do usłyszenia, cześć, do kolejnego odcinka. Na razie.